Karol de Foucault, tak jak Chrystus. Bogaty, który stał się ubogim. Bogaty, który stał się ostatnim. Po co? Po to, żeby być bratem dla wszystkich. Najważniejsze słowo, które opisuje Karola de Foucault, to jest brat. Nie? Brat. I szukał braci wśród najbardziej ostatnich ludzi. To, że stał się ubogim, z kogoś, kto się urodził w dobrej rodzinie, miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby sobie studiować w szkole, w Akademii Wojskowej. Mógł wieść wygodny żywot oficera, a jakże... Nie. Wybrał życie skrajnie ubogie, żeby w tym życiu być bratem dla ostatnich. Taki jest Jezus.